gość. Zasłania gruby Bebzon. Fuck! Gość! Oj, jak ja bym tego... Jak ja bym w te usta swojego hardego rycerza wsadził. Najgorzej. Nie chcę żyć na tej planecie nigdy. Panna Anna. Ładny ma ten biust. Ciekawe, ile kosztuje coś takiego i czy bolało. Zrobiłabym sobie. Boli trochę, chociaż nie jest tak strasznie, jak wszyscy opowiadają, ale naprawdę warto. Ja pierdził, ta siwiec przecież to dno bez mózgie. Znane tylko dlatego, że macicę pokazuje. Nie no, tego jeszcze mi się nie udało pokazać, ale bezmózgie, to ciekawe, to na pewno ktoś bardzo inteligentny napisał. Dno bezmózgie. Wygląda jak zaczarowana antylopa. Nie wiem, czy to jest jakiś komplement, czy to jest źle, nie wiem. Gość, obstawiam, że zrobiła usta, cycki, policzki i nos. Piłowanie szczęki też było. W ogóle zresztą jestem swoim całym awatarem. Miałam tyle rzeczy zrobionych, że nawet nie pamiętam tego. Tutaj chyba zaglądają same pasztety, hejtujecie ją, a ja uważam, że wygląda spoko. Zazdrosne maciory. Jestem w Anglii. Kupiłam tutaj paski do regulacji brwi z Natalią na opakowaniu. Wow! Wow! Yeah! Mega! Gość. A później fotki lądują w ubikacji na gwoździku. Ciekawe, jak się z tym czuję. Zajebiście. Trafnie zainwestowała w cycki swoje oszczędności. No. Natalka, nie daj się, jest dużo takich, którzy cię ubóstwiają, ty nasza królowo. O, jak urosłam teraz. Jest nad morzem? Ciekawe, czy będzie pływać na swoich ustach. Nie da się, próbowałam, nie da się. Szarpałbym jak Makłowicz salceson. Proszę państwa, mamy tutaj salcesonik. Przylisz się z inną laską, proszę. Tak tutaj, teraz? Ewa, przecież ona nic w życiu nie zrobiła. Nie wstyd jej, że istnieje przez pokazywanie cycków oraz cipki. Co, ja chodzę z tą cipką i z tymi cyckami je pokazuję i dostaję za to pieniądze? Ciekawe, na czym polega ta ich przyjaźń z Wojewódzkim. Lodzik czy minetka? Fuck, nie! Jak no, lodzik i minetka? Nat, jesteś ekspertką, pokaż mi i wytłumacz, jak robić dobry dziubek. Tak. To już wszystko? Ja chcę jeszcze, bo to są fajne rzeczy wybrane. Ale tamta antylopa, zaczarowana. Zaczarowana antylopa, nie?